Ciasteczka ciasteczkami, a dalsze granie dalszym graniem. W ogóle ile ja potrzebuję deków do dodatku? Chwilę. 1, 2, 3, 4. 5. 4 standardy i 5 wildów, chyba. Żebym się skupił na tym, żeby to nagrać ASAP. Miałbym to z głowy. Dziękuję, Kiur. To brzmi nawet jak jakiś zalążek planu. Artas contra Artas. Za Lordaeron, za mojego ojca, króla. O Boże, jaki draw. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. To nie jest najmilsze, co mogło mnie spotkać. Co myślę? Czekam na rozkaz. Ej, może być. Ej, tak w ogóle, co się, jak się skończyła ta wielka drama Isamu i Ukrainki? W ogóle ktoś powiedział, o chuj chodziło w tym całym show, czy tak się pokłócili, powyzywali i skończyli? Ja cię nie uratuję. No nie ma sensu chyba tego zrejgować. Nie pozna naszych tajemnic. Okej. Koniec taki, że Góralowi konto usunęli. Serio? Kto? YouTube czy to, to ktoś tam inny? Broń w gotowości. Bo ten Turbopatus to już w ogóle nie wiem, co robi na YouTubie. Gotowe. Ja dzisiaj próbuję zrozumieć, dlaczego ludzi obchodzi związek czyli ich rozstanie. Że związek tak akurat mnie nie obchodzi, tylko po prostu jestem ciekawy, o co było tyle szumu. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Nie no, suspekt. I samo mówił od początku, że wiedział, że miała męża i dziecko. Bez sensu.
No to pod wpływem nacisków z różnych stron. Ale on myślał, że to dziecko jej siostry. Nie, widziałem gdzieś jak pisał, czy mówił, czy coś tam, że wiedział, że ma męża i dziecko. Jabłko na swojej głowie. Chyba, że się przewidziałem. Serio, akurat kurwa, muszę teraz dobrać kartę za 5 many. No dobra, niech będzie. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. No chuj. No to trochę mu to daje dobrą sytuację. Dziękuję. Trafisz tu? Gotowe. Nie wydaje mi się, żebym miał tutaj jakieś opcje. No ale to, że pedofil dostał banan, to wypas. Czekam na rozkazy. No werbunek trochę mi daje teraz. Może coś podziałamy jeszcze, jak jest obdekuje czegoś. No chyba jednak nie. Wygrana jest twoja. No i razem szkoda. Kontra! No miło, miło. Twoja dusza będzie
Może jeszcze jest szansa na tym. Może jeszcze jest szansa, żeby zrobić porządek na tym YouTubie. Fajnie by było. Nie powiem, skakałbym z radości. Ardenga spełnił groźbę, że zbanuje górala? A była taka? Dobra, zabij se go. Że Vardenga coś takiego robił, mówił. O, krab. Serio, nie zabijecie go? To najperzy. Diablo, no wiadomo, że Minecraft był 500 razy bardziej spoko. Twa magia cię nie uratuje. Myślę, że to bezdyskusyjny fakt. Lipa tylko, że te ludzie muszą ten... Lipa tylko, że te ludzie muszą latać i zgłaszać i tak dalej, a nie już sam YouTube coś robi z tym. Tak sobie myślę. To jest trochę przykre. Night, nie bardzo rozkminiam. Ja cię nie uratuję. Czekam na rozkaz w imię światłości! Nawet mam wrażenie, że trochę za bardzo się ciepia szczegółów.
Ciemność się pogłębia. Ale może to tylko moje wrażenie. Po prostu chciałbym, żeby YouTube coś z tym zaczął robić. No to chyba większość ludzi by chciała. Niestety YouTube w swojej poprawności politycznej mam wrażenie, że się trochę zgubił. Chyba uważa, że niepoprawne politycznie byłoby zbanowanie tych kanałów, albo nie wiem, co innego. I waszec. Ja się zastanawiam, czy YouTube na przykład zdaje sobie sprawę z tego, no ale to też z drugiej strony, no chyba nie mogą sobie nie zdawać sprawy, no bo to nie trzeba kuźwa super dokładnie śledzić tego, co się dzieje na YouTubie, jak wszystkie największe portale informacyjne piszą o tych baranie. Arthas kontra Anduin! Światłość zapewni nam zwycięstwo. Za Lordaeron! To tak nie działa, jak ty myślisz. Aha. Jak rozumiem, jesteś certyfikowanym pracownikiem Google'a i ty zdajesz sobie sprawę, jak to działa. Good to know! Napisał do ciebie, no może i. W imię światłości. A tego zagram. Dobra decyzja. W imię światłości. Gotowe. Marko, jaka podobna. Co ty się gadasz? W imię światłości! Dobre zagranie. Ile tego rozmowało?
tego drugiego ten czubka w ogóle Rafatusa to wyjebali z tego YouTube'a, czy on dalej zakłada kanały i streamuje tam? Nasza łapie ma kanał. Okej. Twa magia cię nie uratuje. Teraz udaję spryciarza i występuję gościnnie na kanale tej Marlenki. Tak jest sprytne. No i przypał, kurde no. Sobie myślę. Szłab jest jednym z większych tego typu portali. Stary, co ty pierdolisz? Sorry, już nie mogę innego słowa użyć. Szłab jest portalem erotycznym, a nie kurwa patologicznym, więc o czym ty gadasz, ziom? Proszę cię, nie załamuj mnie. No ogarnął ziomeczek, ogarnął. Ale biorąc pod uwagę, że mam tokena, a on ma 8 kart, to może być ciężko. Jeszcze boską łaskę teoretycznie mogę dobrać, ale to raczej mało prawdopodobne, żeby mi coś pomogło. Co takiego... A co niby takiego Rafatus reprezentuje, jak nie porno? Przyjacielu mój kochany, bardzo lubię z wami rozmawiać, ale jeżeli widzę, że rozmowa zmierza donikąd, to zazwyczaj ją kończę. I chcąc, nie chcąc w tym wypadku muszę zrobić to samo, ją skończyć, bo... Nie wiem, stary, o czym ty gadasz. Lups. Bębę. Arthas kontra Gul'dan. Gul'dan. Dusza będzie moja za Lordaeron.
Kolega chyba sprawdza, ile jest osób w legendzie. Arena 6-3 się skończyłam. Sprzedajesz. Światło gaśnie. Ale nie kupuję, ani nie sprzedaję. Moje oczy będą płakać. W imię światłości. Dawaj tego defuila. Smok. Smok ciuć mok. Nie, spróbujmy tak. Może jakim tarinkiem przeatakujemy? Chyba jednak nie bardzo. Czy ja chcę ci dać turę? Co sam mogę zagrać to? Nie, zbyt cool. Ej. Ależ oczywiście.
Ależ oczywiście. W imię światłości! Ech. Może jakby mi ktoś 5 lat temu powiedział, że dożyję takich czasów, to bym kurwa nie uwierzył. Jak czasie grając po 1H dziennie jestem w stanie uzbierać na dobry deck? Nie wiem. Nie ma tragedii. Przydałby się jedynie w Spellbreaker na wariata, znaczy na Voidlorda. Magia cię nie uratuje. Zamknij się, Malganisie. Myślę, że Overload jest zbalansowaną mechaniką. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że jutro jakiś stream wyleci. Tak, wieczorem. No, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że po 21 najwcześniej. Ale dokładnej daty i godziny jej nie znam, bo jadę do Katowic. Twoja dusza będzie moja! Za Lordaeron! Czy oglądam jakieś mecze HCT? Nie. Nadchodzi kres! No nie zabiję go, no. Chociaż bym się nie wiem, co zrobił, to i tak go nie zabiję. Kupujesz czy sprzedajesz? Kto chętny na przygodę? W imię światłości! Katowice nocą ze śpiżową mocą. Mogę jednak zacząć inaczej z tej rozmowy o tych kurwa kretynach, bo mnie głowa trzeba boleć.
W każdym razie ten... Ma ktoś może w domu uchwyt do telewizora takiego 50 cali na ścianę, tylko taki, co się rusza na prawo i lewo? Bo kurde, szukam jakiegoś... takiego uchwyta... I nie mogę się zdecydować na to, co chcę kupić. Co zrobiłby Uther? Nie wiem, co by zrobił Uther. No nie wiem, pójdę w mordę. Organiczny, no to nie jest źle. No, nie ma obszarówki. Spellbreaker. Nie, właśnie dzisiaj to zakładałem. A jakie kupiłeś? Nie mam dokładnie, o jaki ci chodzi, lecz jest używany cały czas. Okej. Czy pytam o model, który macie, bo kurde, ja na te uchwyty patrzę i sobie tak myślę... Kurwa, przecież jak na tym powieszę telewizor, to ten telewizor się spierdoli, bo taka pinina, że szkoda gadać. I tak się po prostu zastanawiam. Czy to tylko tak wygląda, czy nie? O, ty gnoju. Cienko to wygląda. Tylko tak wygląda, jak ściana dobra, to i usiąść można, mówisz? Możesz permita, siurka, wiewiórka. A dlaczego chcesz właśnie ruchomy? No, może ci to zdziwi, ale... Bo potrzebuję takiego, którym mogę zmienić położenie telewizora. Bo potrzebuję takiego dzięki... No, nie wiadomo co. Media mają na ścianach na pewno. No mają, oglądałem jakiś tam, ale to tak... Nie zachwyciło mnie swoją funkcjonalnością. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Pokutuj za swoje czyny. Go damage. Ruchomy przede wszystkim lepszy po to, żeby się nie przegrzewał. Moje oczy są otwarte. Dzięki mapeczki, wziąłem sobie tego linka. Ale nie, ja nie chcę takiego, co się ten tylko odchyla, ale też w prawo i w lewo można nim ten manewrować. Tu jest jakiś drugi. Którą by tu wybrać ścieżkę? Ty straf tu jeszcze raz, ziomek. Nie bardzo. Thank you.
Dobra, zrobimy tak. Ale w sumie jak nie oglądasz telewizji i nie masz konsoli, to się nie dziw, że ludzi to dziwi. Jeżeli się pytam o coś konkretnego, o uchwyt, który się przesuwa w prawo i w lewo, czy tam się zmienia, czy cokolwiek, i ktoś mi się pyta, po co mi właściwie taki, to będę się dziwił, bo to jest zachowanie bez sensu. To... kurwa... Jakbym powiedział, że chcę sobie kupić samochód dostawczy, to znaczy, że jest mi potrzebny, tak? No... Nie, rozkminiasz. Zagrałbyś w Super Seducer. Nie wiem, co to jest. No w sumie ten, co wysłał mi Faron... No, wygląda tak samo jak każdy inny. O, krap. Proszę, kupię kozę panią. Arthas kontra Anduin. Ten jest kozacki. Za Lordaeron. Boże, wy naprawdę wszystko kupujecie na Allegro? To jest Mediamarkt. No to jakiś... Czemu to jest niemieckie? What the fuck? Z niemieckiego Mediamarktu chyba nie chcę. Nie już ci od timeout to wywuję. Może się ktoś ciebie pyta, żeby ci polecić uchwyt przystosowany do tego, co chcesz robić. Natomiast to pytanie już wykracza poza twoją wyobraźnię. Dokonać wyboru. Naprawdę, stary. Ktoś się mnie pyta, żeby mi polecić uchwyt przystosowany do tego, co chcę robić. Jak pytam o uchwyt do telewizora, gdzie mam możliwość przesunięcia telewizora w prawo albo w lewo. Kurwa, chcę przesuwać telewizor w prawo albo w lewo, żeby z różnych kątów móc na niego patrzeć. No, nie wierzę, no po prostu, kurwa, nie wierzę. No. Litości! Przecież to jest tak niedorzeczne, że brakuje mi słów. Pytam się o uchwyt do telewizora, który mogę obrócić w prawo albo w lewo. A ty mi mówisz, że może ktoś chce mi polecić uchwyt przystosowany do tego, co chce robić. Chcę obracać telewizor w prawo i w lewo. No kurwa! No, przepraszam, poniosło mnie troszkę. Oczywiście to pytanie wykroczyło poza... moją wyobraźnię, niestety jestem przygłupem, który nie potrafi dostrzec takich prostych rzeczy. Odpowiadam na pytanie, chcę uchwyt taki, który, gdzie mogę telewizor obrócić w prawo albo w lewo, po to, żeby go obracać w prawo głównie. Bo w lewo będzie ściana, ale po prawej stronie będzie część pokoju. No to jak, no to jednak nie chcesz przesuwać, tylko obracać. Bo ja kurwa przesuwam telewizor, za którym mam alkohol, kumasz? Alkohol pisze się przez samocha. Alkas LC...
A ten Alkas chyba się... A nie, chwilę. A to też kurwa wygląda jak taka pinina. To jest przymocowane jakimś jednym drucikiem. Znaczy no, dla mnie drucikiem. Nie no, wiadomo, jak chcę uchwyt na ścianę, żeby przymocować telewizor za ścianę, to będę za tym telewizorem kurwa barek trzymał. True story. Co odpada? A nie, co tak działa? Kurde nam. Te co wysyłacie są spoko, tylko że kuźwa one wyglądają tak jak wszystkie inne. Ja się po prostu zastanawiam, czy to się nie złamie. Mam te uchwyty od monitorów i na tym uchwycie, co wisi 27 pionowo, ten uchwyt się z dnia na dzień coraz bardziej wygina. A wygląda dokładnie tak jak te wszystkie uchwyty. Jak dałbym ci deck swój, gdzie jestem na razie na 14 randze, to dałbyś radę zagrać nim lepiej niż ja, czy po prostu karty mam chujowe. Nie wiem. Nie mam bloku na stronę. Dobra. Proszę, masz permita. Ale uchwyt chcesz do ściany przykręcić. A do czego innego mam go przykręcić? Myślałem jeszcze nad sufitem, ale wyszło mi, że chyba trochę niedorzeczne. Jeszcze tak zażartuję. Dobra, zupa z bobra, no jedziemy z gościem. Tym też pojadę, to zostawię na łapie za gromce toksem. Tak, chcę przykręcić go do ściany. Ja się mało odzywam na czacie i mnie nigdy nie pocisnął. No bo nie, ten co to... Nie wiem, no może ja jestem jakiś głupi, kurwa, czy łomny, czy coś w tym stylu. Ale jak ktoś mi się pyta, po co chcę taki uchwyt, to kurwa, no pewnie coś sobie wymyśliłem, no to na różnica. A zresztą. A zresztą, może jestem jebnięty w głowę czy coś, co i drzewo. Jakiś sfrustrowany, przewrażliwiony mykerykyk. No i co, no i gówno, nie? Czemu ja nie mogę zabrać na przykład polskiej łaski? Może dlatego, że mam 25 kart deku. Dobra, niemieckie MediaMarkt to wyrzucamy, bo to nawet mi się nie chce. Kurde, uchwyt do telewizora za 50 zł. Nie no, pierdolę, kupię coś droższego, bo się boję, że to się rozleci. A to jak wygląda? Kurde, no też wygląda tak jak wszystko inne. O, pan Ragnaros. A no, jak powiedziałem. Może na permita? Proszę, mąż. No ten wygląda w miarę spoko. Chyba. Tak, ten wygląda w miarę spoko, ale kosztuje 80 zł. Nie no, autentycznie boję się kurwa, że to się rozleci. A, trafiłem w niego nawet. Telewizory wcale nie są takie ciężkie. Strzegałem ścianę z kartą gipsów. To telewizor przecież 20 kg waży. Więc nie powiedziałbym, że jest taki lekki. Magia cię nie uratuje. Super.
Cześć, Dobry. Oglądam już jakiś czas i bardzo się cieszę z tego czasu spędzonego z Niemcem. No i? Ten ma w porównaniu do innych... Ty no weź się skasuj ten. O no. Ten wygląda już trochę lepiej. Nowe telewizory ważą dużo mniej. Waga bez podstawy 17,4 kg. No nie wiem, może i ważą dużo mniej, ale wydaje mi się trochę ważą. Z Niemczech ci się nie chce sprowadzać uchwytu? No nie chce mi się. NBP6 ma udźwig do 40. No właśnie nad tym myślałem. To jest jeden z najlepszych deków tutaj. Ten Morlock Paladin. No w top 5, top 10 będzie. Czemu nie pokażesz biurka? Nie wiem, wziął. Hama, poszukaj i są nawet do 90 cali, to 55 na pewno ci trzyma, tylko kosztuje 500 zł. Okej. Dobra, zróbmy tak. Dobra, kim wezmę to. Fenomen, dziękuję ci bardzo serdecznie za radę, aczkolwiek myślałem o tym telewizorze już dużo wcześniej i powiedziałem panom remontującym moje mieszkanie, żeby zrobili porządną ścianę pod ten telewizor. W związku z czym ściana jest przygotowana do uchwytu. Don't worry. Jak tam Magic? A bardzo spoko. Nie idzie.